tak wielu z was mogło usłyszeć dzisiaj te proste prawdy o tym, że Jezus Chrystus was kocha. Że to nie jest jakaś religijna zajawka. Wiecie, ci ludzie, którzy dzisiaj głosili tutaj tę Ewangelię, to ludzie, którzy osobiście poznali Jezusa. To chodzi o to, żebyście zrozumieli, że Bóg nie pomaga z religii. Religia, ona jest z piekła, ale relacja jest z nieba. Bóg chce, żebyś zrozumiał, że Jemu chodzi o relację z Tobą. On nie stworzył człowieka po to, żeby człowiek odwalał pacierze, żeby człowiek robił różne dziwne zajawki. Bóg nie stworzył człowieka po to, żeby człowiek musiał być samodzielny ustawicznie. Bóg stworzył człowieka do osobistej relacji. Bóg stworzył Cię po to, żebyś mógł być człowiekiem spełnionym i żebyś nie musiał być dojeżdżany przez diabła jak bura suka. I nie mów po mnie, że jesteś niezależnym człowiekiem. Ja przesiedziałem 10 lat w więzieniach. Ja czpałem przez wiele lat. Ja zamordowałem człowieka. I uważałem, że jestem niezależny. I kogoś się nie bałem, a tak naprawdę wewnątrz siebie byłem pełen lęku. Ale od kiedy spotkałem Jezusa, to On zmienił absolutnie moje życie. I nie mów do mnie, że nie ma Boga. Bo jak Ty mi powiesz, że nie ma Boga, to ja Ciebie powiem, to Ciebie powiem, udowodni mi to. Bo ja osobiście jestem dowodem na to, że Bóg jest. Bo takiego debila jak ja nie mogła zmienić żadna formuła terapeutyczna. Ale kiedy Jezus Chrystus, potężny żywy Bóg, przyszedł do mojego życia, to On mnie zmienił w sposób nadprzyrodzony. Ja nie wierzę w readaptacje społeczne. Ja nie wierzę w resocjalizację. Ja nie wierzę w samosprawiedliwość. Ja wierzę w Jezusa Chrystusa. Tego wielkiego kozaka, który był, jest i będzie wciąż ten sam. Nie w jakąś papierdółkę, która jest tam głoszona w systemach religijnych. Ja nie wierzę w te pstety. A moja wiara jest z nieba. I moja wiara doprowadziła do tego, że w ciągu jednej sekundy stałem się innym człowiekiem. Narodziłem się na nowo. Na nowo. Narodziłem się na nowo. Każdy musi narodzić się na nowo. To nie jest kwestia tego, że ty wybierasz, bo jest spoko. Ja będę taki czy inny, a ja jestem ateistą, srystą, buddystą, czy innym debilem religijnym. Albo jesteś z Bogiem, albo jesteś z diabłem. Albo rządzisz z Bogiem, albo podcierasz dupę diabłu. Rozumiesz? To jest prosta konstrukcja cepa. I to jest kwestia twojego wyboru. Zastanów się, kim chcesz być. Chcesz być świętym Bożym, czy diabelskim klozetowym. Rozumiesz, o co kaman? Chodzi o twoje życie. Chodzi o przyszłość. Chodzi o przyszłość. Tu chodzi, kurczę, o przyszłość. Chodzi o wieczność. Przyjdzie dzień, kiedy to, co się nazywa dzisiaj, kiedyś się skończy. I ja jestem w dobrym miejscu, bo ja oddałem życie Jezusowi. Ale kto jest twoim Panem? I jak mi powiesz, że ty jesteś twoim Panem, to ja ci powiem, że używasz 6% umysłu i jesteś 70% wody. Coś cieniutki ten Pan. Moim Panem jest Jezus. Król królów i Pan Panów. Oddałem mu swoje życie. Zaufałem mu. Człowieku, nie musisz iść do piekła. Nie musi cię ten frajer diabeł dojeżdżać. Zaufaj Jezusowi. Oddaj mu swoje życie. Weź łaskę przez wiarę. Nie musisz, dziewczyny, nie musicie skakać z łóżka do łóżka, żeby szukać sobie tatusiów. Ja wiem, czego wy szukacie. Ja wiem, czego się szuka, jak się ma kilkanaście lat. I lata się z łóżka do łóżka. Szuka się taty, a tata jest w niebie. Potężny wielki Bóg, zawołaj do Niego, jeszcze dzisiaj Mu zaufaj i nie odkrywaj kozaka. Nazywamy się Kościół Mocy, spotykamy się na Kasprzaka 24, w każdą niedzielę o godzinie 10. Przyjdź i weź swój cud.